Rozmawiajmy dzisiaj o prawie do złożenia skargi na administratora, który nie bardzo dba o dane osobowe. O, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, czy też procedur, regulaminu, który zaakceptowaliśmy, przekazując swoje dane administratorowi, rzeczywiście możemy. Złożyć taką skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako do organu nadzorczego. Oczywiście gwarantuje nam to bezpośrednio rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ale też pamiętajmy o tym, że na stronie internetowej urzędu znajdują się linki, gdzie możemy uzyskać dokładne informacje, w jakiej formie, czy to papierowej, czy elektronicznej, takie skargi złożyć. Możemy. Nie powinniśmy się obawiać, że jest to jakiekolwiek donosicielstwo. Tak naprawdę dbamy tutaj o swoje, o sw o swoje interesy, o, o swoje dane osobowe, o ich ochronę i o ich bezpieczeństwo. A jak długo prezes rozpatruje skargę? Tego nikt nie wie. Tak naprawdę niektóre skargi rozpatrywane są bardzo szybko. A niektóre skargi rozpatrywane są przez miesiąc, trzy miesiące, pół roku, dziewięć miesięcy. To wszystko oczywiście zależy od złożoności skargi i od administratora. Ponieważ Departamenty Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozpatrują skargi w zależności od właśnie administratora, na którego skarga została złożona. Pamiętajmy również o tym, że sam proces skargowy jest rozpatrywany zgodnie z KPA. A tym samym musimy zachować odpowiednią formę złożenia tej skargi. Ale oczywiście wszystko znajduje się na stronie urzędu. Y czy jedynym efektem skargi będzie przywrócenie stanu y zgodnego z prawem? Y co z karami? Zawsze nam się wydaje, że jak złożymy skargę, doniesiemy na kogoś, to ten ktoś zostanie złapany, umieszczony w więzieniu i, I dostanie ukarany. Kar i ukarany. Jeżeli chodzi o, o RODO, to nie do końca jest prawdą. Jeżeli złożymy skargę, to w rozumieniu prawa chcemy, aby nastąpiło przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Czyli, na przykład, jeżeli złożyliśmy wniosek o usunięcie danych osobowych, to dane te zostaną usunięte po rozpatrzeniu naszej skargi. Na przykład, złożyliśmy sprzeciw. To na podstawie postępowania w ramach skargi. No, że administrator tego sprzeciwu nie uwzględnił, organ nadzorczy wyda decyzję administracyjną nakazującą uwzględnienie sprzeciwu. Natomiast jeżeli chodzi o kary, a zwłaszcza no, zawsze myślimy o administracyjnych karach pieniężnych, to one e, nie mogą być tematem skargi. Oczywiście, w konsekwencji złożenia skargi, może okazać się, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałoży administracyjną karę pieniężną. Na administratora, ale nie może być to głównym tematem i głównym dążeniem skarżącego. Jeżeli natomiast w wyniku naruszenia, w wyniku nieprawidłowości, których które dopuścił się administrator danych, ponieśliśmy jakieś straty moralne czy finansowe, wtedy, oczywiście, w postępowaniu cywilnym możemy dochodzić odszkodowania albo zadośćuczynienia. Możemy to oczywiście robić równolegle. Natomiast warto byłoby pamiętać, aby w momencie, kiedy sprawę z powództwa cywilnego złożymy, to i tak nie zostanie ona rozpatrzona, ta sprawa nie zostanie zakończona przez sąd do czasu, aż sprawa skargowa nie, nie zostanie zakończona decyzją administracyjną. Ponieważ to. To, to, jakby to rozwiązanie sprawy spo, z tej skargi będzie stanowiło dla sądu cywilnego jasną przesłankę w sprawie orzeczenia. O ewentualnie nałożonej karze? O naszym odszkodowaniu, ewentualnie o zadośćuczynieniu. Czy jednak częściej y, przywrócenie stanu zgodnego z prawem niż od razu ukaranie takiego administratora? E, na pewno. Na pewno. Oczywiście wszyscy straszą, że kara, kara, kara. Natomiast nie jest to główne założenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście kara musi być dotkliwa, bo to jest zawsze e, jedno, jedno z założeń prawa. Natomiast, mhm. natomiast podobnie jest, jeżeli chodzi o e, nakładanie kar przez policję, która nas zatrzymuje w związku z jakimiś drobnymi. Można Może nas pouczyć. Może nas pouczyć. Nie jest to jakby od razu założenie, że musimy otrzymać e, jakąś tam. Karę. Zatem pamiętajmy, że przede wszystkim dążenie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem to jest właśnie um, jakby efekt, efekt, skargi. efekt skargi, nie zaś od razu nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Natomiast oczywiście administrator liczyć się musi z tym, że urząd ochrony danych osób, widząc lekceważące podejście do tematu, taką karę oczywiście bez najmniejszego problemu nałoży. To co, idziemy na kawę? Idziemy na kawę.